O, ktoś idzie. Jacyś młodzi ludzie wybrali się na wycieczkę. Pójdźmy za nimi. Piękna okolica. I piękna chata. Może by się tak tu zatrzymać na chwilę. No, kto pójdzie porozmawiać? No śmiało, śmiało. O, nie udało się. Nie spodobali się. Tym razem się nie udało, ale może tutaj znajdą gościnę. Znowu się nie udało. Znowu trzeba iść w drogę. Nie mają szczęścia. Ale do trzech razy sztuka. Nikogo, żywej duszy. Jak uroczo. Tu pewnie zostaną. Miejsca wystarczy. Ale łąka widocznie prywatna. Czyli znowu trzeba w drogę. Niedługo znajdziemy, spokojnie. Pusto. Gdzie pusto, siekiera? A nikt jej nie trzyma. To i zobacz, to ty zobacz. To się boi? Poczekajcie. A ja już dalej nie idę. Tak, my już dalej nie idziemy. Już mnie nagie w płuca wchodzone. A mały nic nie mówi. Zobacz, zobacz jak wygląda, ile tego ma na sobie. Bohaterzy. No to idziemy. Zajdź to ja tu pójdę, zobaczę. U mnie nikogo nie ma. U mnie też. Zostajemy, chodźcie. Płaczcie tutaj te bety. Mówiłem, że znajdziemy mamy miejsce. Mamy tu bety. Mówiłem. Ty. Czekaj, muszę przygnąć. Patrz, ty! Bosia! Poczekaj, dziewczyny, nie chodźcie, poczekajcie chwilę. Ty, dwa są, ty jeden macha tymi, łapami macha. Ale i tak dziobem... Dziobem robi normalnie. Co? Ale one są... Łajdana!
podpisać? Co? Fakturę. Jaką? Za koncert. Za jaki koncert? Odbył się przed chwilą regionalny koncert. Myśmy się nie prosili, proszę pana, o żaden koncert. Wałcz jesteście. No, tylko nie sam pan jest wałcz. Cicho, spokój. A co nie... Detroit już? Jakie Detroit, proszę pana, autostopem jeździmy, tutaj szukamy po chatach, chcemy się zaczepić gdzieś. Nie rozgarnizować. Luzem, tak? Tylko nie luzem, proszę pana, dobra? My jesteśmy zorganizowani. Mały nosi, proszę pana, no. Torby. Ignaz gra, proszę pana. Nie chciałem zobaczyć Tysiąca Jezior. Nie mogliśmy... Każdy ma jakąś funkcję, nie, nie przyjmują, nie ma gdzie. No to nie. Pusto, patrzę, nikogo nie ma. No wie pan, jak to jest, no. Blondyna macie może. Ja jestem. Dobra. A tańczyć chłopca? Ignaz. Ja mogę zaśpiewać też, ja mam przyśpiewki. Powiesili kota za ogon złota. Może być, słuchajcie. Za 3 minuty. Proszę bardzo. Tak? Już. Za 3 minuty. Tak? Pokój numer 4, szafa numer 6, wyjąć siermięgi. Tak. Kolejno. Tak. Regionami czy jak leci? Jak leci regionami? Tak. Meldujecie się przy studiu. Proszę pana, ale ja chciałbym mieć taki bat. Co? Dostaniecie jeszcze baty tutaj. Dziękujemy panu. No nie panu. To... Niekoniecznie. Czesław. Stefan Patat. No. Januszek Borysow. Czesław. Nie palić, nie palić! Chwacki smerda, a wilk w chaszczach chwostem merda. Wilk ta smerdę czuje smak, a ten smerda śpiewa tak. Lelum po lelum, raz, dwa, trzy, cztery. Wij się, wiju, wij. Myj się, myju, myj. Sztyl się, sztylu, sztyl. Tryl się, trylu, tryl. Hej, ładu! Czekolado. Co? Gdzie ty powiedz? Mały, ty się chyba pomyliłeś, nie? No, czy mnie to wiesz, no. Głód zwierzowi skręca trzewie, ale smerda o tym nie wie. Pierzy ścieżką śmiało wszak, no i przy tym śpiewa tak. Lelum po lelum, raz, dwa, trzy, cztery. Wiej się, wieju, wiej. Lej się, leju, lej. Snuj się, snuju, snuj. Trój się, truju, truj. Hej, łado, łado. Kupało. Czekolado. Ty, ja jeszcze chyba rozmawiałem z tobą na ten temat, nie? Gdzie my ty z tą czekoladą tu? Chaszczów gąszcz odbija echo, rągę wilka niby dechą. Zwierz przewraca się na wznak, a ten smerda śpiewa tak. Lelum po lelum, raz, dwa, trzy, cztery. Śmiel się w śmielu, śmiel. A jak? Chmiel się w chmielu, chmiel. No tak. Pij se, piju, pij. Do dna. Wyj se, piju, wyj. Czekolado. No, no, no jasne, że czekolado, no pewnie, no. Ja, nie, bo ja nie usłyszałem, że on to właśnie, to jasne. Ejo! Tak? Dobrze było. Teraz się szykować. Detroit 14:15. Czekoladę czarną,
Very nice. Oh, okay. Yes, yes. No, kochani, kochani, Oberg Travel Agency przywiozła was do Olsztynek. Tu będziemy zwiedzali. Proszę bardzo, dochodzimy tamtędy do lewej strony, left side. Left side, proszę. Kochani, już wchodzimy, tu zaraz będzie uroczyste powitanie. Oberg Tourist Agency dla was przygotowali. Proszę bardzo. Dla was. Zabrzymam włosy? Witamy was. Włos. Co? Was? Włos. Włos. Witamy was tutaj po staropolsku chlebem i bułką, solą i bułką. I chcieliśmy zapewnić tutaj, przywitać was w naszym skansenie. Witajcie nam, witajcie, witajcie nam! Dobry! Nie, dobry bardzo! Nie, teraz nie! Potem. Ze swej strony chcieliśmy zapewnić, że tu w naszym skansenie... Jeszcze nic nie zginęło. Witajcie nam, witajcie, nie, witajcie nam! Nie teraz jeszcze, nie teraz, przecież mówiliśmy tyle... Co mówiliśmy? O, co? Teraz masz mówić. Teraz! Witajcie nam, witajcie, witajcie nam w kupie! Będzie wam tu tak dobrze jak w Maryny chałupie, bo Maryna gościnna i wszystkich zaprasza. Czujta się tu u siebie, wycieczko ty nasza! Hej! Bardzo dobry, bardzo dobry! Bardzo dobry! I ja ze swojej strony witam was tradycyjnie czapką do ziemi. Kochani, jesteśmy w skansen Olsztynek. Jest to bardzo popularny na cały świat skansen. Są bardzo stare rzeczy. To wam wszystko przedstawi Oberg Tourist Agency. Moja agencja. Tu są stare domy, warsztaty, rzemieślnicze są i mieszkają tutaj ludzie bardzo długo. Oni są dobrowolni, żyją z przyrodą. Popatrzcie na ich twarze. Oni nie mają radio, telewizji, kas, nie mają zimnej szafy. Nie ma lodówki, sorry, ja ciężko mówię na polskim języku. Przepraszam, a pan dawno jest w Ameryce? Pan... Ja, proszę pana, mówię tak dlatego, bo po prostu nikt w Polsce nie chciał wierzyć, że jestem Amerykaninem, wie pan, dlatego tak mówię. Przepraszam. No może właśnie a propos, przedstawię wam tutaj, kochani, starszyznę wioski. Oldest village, prawda? Najstarszym mieszkańcem wioski jest stary Maćko. Stary Maćko ma 118 lat, 118 jest bardzo stary, a jego dwóch synów, tu proszę bardzo, proszę. Można pytać Maćko, wszystko odpowie. I dwóch synów jest Ignac, jest i Maćko Junior, tam jest. 98 lat. Tak. Od tego jeszcze tu jest dodatkowo, który taki jest tutaj najważniejszy prawie, taki urzędnik, prawda? To jest Zbyszko, syn Kowala, wnuk Kowala, prawnuk Kowala. Mówią o nim, że wolu pięścią położy. Tak, bardzo silny, pokaż mi się. Bardzo silny. Tak, tak. No, woł to jest mężczyzna od krowa. To jest, very good. And tu jest bardzo zdolny musician talent, Janko. On gra na gęślach. Skrzypce to są. To są takie skrzypce. On gra. Janku, zagra co dla nas? Pewnie, że zagram, Ady, bo mi w duszy gra zawsze. Ale poczekaj, pan Amerykan skończy. Ady, nie grać też mogę, bo i nie grać też umiem. Tak, kochani, co mi tu konkretnie. Poczekaj. To don't smoke, ja bardzo mówię, to wszystko stare może się zapalić. To don't smoke, tak można trzymać, ja przyzwyczajenia nie mam. My tu mamy tak, tu jest taki mój folder i my tu będziemy dzisiaj tak. Bycie masła, mami? Nie ma. Mami? I tego, dojenie żywej krowy ręcznie. Kucie poczkowi z poziankami będzie. Zobaczymy, jak żywa kura znosi jajko, a potem jajko przerobi zaraz narodową pisankę, nasza Zagolina. Ona tu jest, tak. My tu mamy nasza tutaj koleżanka. W autobusie śpiewała nam taką krakowską piosenkę o fura. Prosimy, prosimy bardzo. Brawo, brawo, brawo. Ja bardzo proszę. Pani, daj, ja pani dom podtrzymam. Mary Kamiński z Oregon. Ja pani podtrzymam. Oregon. Właścicielka dyskoteki Kujawy. Proszę. Od Krakowa jadzie fura, a na fura wali góra. Ej, i popija czaj, czekoladę, czarną kawę. I popija czaj, czekoladę, rum, kaka. Bardzo dobry. Ej, co my tu mamy teraz?
Teraz chcielibyśmy Państwa tutaj wszystkich poprosić. Będziemy zwiedzali kolejne różne stanowiska, na których odbędą się pokazy naszej ludowości i sprawności. Idziemy! Idziemy, proszę. Jenny, co się stało? Gdzie ciebie jest tak mało? Tu. Bardzo cię przepraszam. No, ja miałem interesujący meeting z bardzo piękna dziewczyna. O, piękna. Nie wolno. Nie, tu nie wolno, potem ci powiem. No. I ja musiałem je zawozić do domu. Nie daleko, 200 mil. To niedaleko. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. To bliziutko. I ja jechałem by taxi, wracam by taxi, hotel Victoria. Look, nie ma was, nie ma was. Difficult situation. Myśmy rano wyjechali. Yes. I ja zatelefonowałem call na radio taxi. No. Jeden bardzo uprzejmy pan mi powiedział, proszę czekać na zgłoszone zamówienie. Ja powiedziałem, nie mogę czekać, bo ja muszę jechać do Olsztynek. On mówi, proszę czekać, proszę. I teraz przyjechał ten radiotaksi, tylko nie umiał jechać dalej. To kierowca? Nie, prawie umiał. Tylko ten auto nie umiał jechać dalej. Tylko ja musiałem go popychać mocno i on pojechał. Beautiful gap! Nie wolno. Potem ci powiem. My pojechali. Ten radio taxi się zepsuł. Zepsuł się. Ucz się mówić, że zepsuł. Zepsuł. No. Ja go nasprawiłem. Naprawiłem rękami. Rękami. Yes. Myśmy jechali troszkę długi czas. Ponieważ myśmy robili stop przy takim snack baru pić Coca-Cola. Myśmy troszkę długi czas czekali na Coca-Cola, ponieważ tam prawdopodobnie był strajk. To niemożliwe. Jest. O, beautiful girl. Nie wolno. Jest, tam był protest. Jedna pani nie przyjadował Coca-Cola. Tylko rozmawiała do telefon, że dzisiaj wieczorem ona pójdzie na fryzjerze. To fryzjera pójdzie? To fryzjera. I jeszcze powiedziała do telefon, że jego brat urodziło się przepiękne baby. Dziecko. Dziewczynka. Się nazywa Patrycja Skiba. Piękne. Jak ona zakończyła rozmowę do telefon, zaczęła namalować paznokieć. Jeden, drugi, wszystkie. I u nogi też. I co mnie podobało, że wszystkie ludzie szanowali ten protest. Nikt nie krzyczał tam, daj Coca-Cola. Wszystkie spokojnie stali, jeden, drugi, trzeci, stali i szanowali ten protest. No nareszcie, jak ten protest zakończył się, ona zaczęła sprzedawać Coca-Cola. Bardzo dobra, ciepła Coca-Cola. Pierwszy raz w życiu ja piłem ciepła Coca-Cola. Smakowało ci? To jest bardzo dobrze. Mój doktor, Stanley Malinowski z Chicago, znam. On powiedział, najlepiej przejdziemy lato. I oni dbają o tego customera. O klienta się mówi. Jest, o klienta. No, jeden chciał zimna Coca-Cola. Ona jemu powiedziała, pan sobie może tę butelkę w... Beautiful girl. No. Nie wolno. I co? Myśmy pojechaliśmy i myśmy dalej. I naraz nam urwało się coś. I ty radiotaksi. I myśmy popychali ten radiotaksi do specjalnej firmy od autoservice. Czy nazywa Mr. Paul Mosby. Bardzo bogata firma, to jest. Myśmy przyjechaliśmy tam i oni powiedzieli, my mamy cały norma zrobiona i nie potrzebujemy waszej money. Nic. I przyjrzał człowiek jeden, bardzo bogaty i przebrany za robotnika od ten Mr. Paul Mosby i powiedział, że on private ma, co nam urwało się. W domu? I nam to zamienił. Sam zamienił. Własnoręcznie. Rękami i nie chciał żadne pieniądze polskie. Nic, bo nie. Może być dola. Tak. Uprzejmy człowiek.
ja rozmawiałem do niego. Musisz iść specjal do change office, zamienić na złoty. Może być. Beautiful girl. No. Nie wolno. I co? Myśmy pojechaliśmy i myśmy dalsi. Dalej. No i myśmy jechaliśmy dalej. I na raz nam brakło benzyna. Nie ma. Nie ma benzyny. I myśmy kupiliśmy od jednego drivera. Kierowca. I on też był filantrop. Filantrop. Yeah. On nam przydawał benzyna swoja. Jeden złoty taniej niż filling station. Na stacji benzynowej. Co to jest tam? Na depo jest coś zielone. What is this? Beautiful. To jest tu, jest skansen, to jest zabytek special egg, tak zwany się nazywa to pisanka. Pisanka, to się idzie do jedzenia? To się je do siebie. Do siebie. A ja to Myśmy jechaliśmy dalsze. Dalej. I teraz. Dalej. Teraz jest top secret. Teddy. Do. No, polski jest prohibition. Nie ma. A walka z alkoholizmem Yes. To czekaj, tam pogadamy. O, beautiful girl. Nie wolno. Johnny, come here. Daddy. No? Jak mówi to, pomysł? Pomysł, bardzo dobry. Piękny pomysł. Walka z alkoholizmem. Myśmy robili stop przy takim liquor store. To są delikatesy, albo się mówi monopolowe. Wódka. No. Very fine Polish wódka. Brandy. Wszystkie ludzie może kupić wódkę i liksa. Wszystkie. Ale wypić nie może. Yeah. Dlatego, że ten... Zakrętka jest specjalnie tak zrobiony, że kręci i nie umie odkręcić. Agif, let's try, no? A nie, to strona. Teddy, look! Kung Fu. Ktoś tam powie coś, powinny to wzruszyć.
rodacy państwo, chcieliśmy teraz pokazać wam artystkę ludową. Prosimy do babci Zaguliny. Tędyk. Babcia Zagulina. Tędyk. Proszę, proszę. Babcia. Tady. Jest to, co mówiłeś, że Chicago, babcia Zagulina, beautiful girl. Nie, tu jest skansen. Co jest skansen? Tu są takie stare... Dobrze, dawaj, stare beautiful girl, może być. Nie stare dziewczyny, a stare domy. Kto to jest? To jest deszcz. Deszcz. To jest sztuczny deszcz, mamy deszcz zawsze zamówiony. Specjalny dla turystów. Beautiful. Zobacz, jak śmieją się dziewczyny. O, proszę państwa, prosimy tutaj, z powodu deszczu babcia będzie haftowała w domu. Tak, prosimy. Proszę bardzo, proszę tutaj. Proszę. Przedstawiam państwu zasłużoną artystkę ludową, babcię Zagulinę. Jak się nazywacie? Zagulina! Proszę, co za pamięć. Babcia Zagulina haftuje swoje wycinanki, te pisanki, jajka, te. Czym to babcia wycina? O, ręcami! Ręcami. Proszę, proszę spojrzeć na złote rączki babci Zaguliny. O, to są złote rączki. Proszę państwa, teraz tak. No, a co nam babcia wytnie? A co mam wyciąć? No, co babcia najbardziej lubi? Ogórkową. To babcia najbardziej lubi wycinać. Mogę dziurę. Dziurę. Babcia może... A z czego ta dziura? Z pamięci. Z pamięci. Babcia wytnie dziurę z pamięci. Ale z jakiego regionu ta dziura będzie? A z jakiego to wyjdzie? Taka kurde baraśna. Kurde baraśna taka. Tak. Kurde baraśna. Kurde baraśna. No to proszę bardzo, może ktoś, kto by chciał z państwa mieć teraz niepowtarzalną, prawda, pamiątkę artystki ludowej babci Zagulinę, może na ochotnika, prawda? O, bardzo panu serdecznie dziękuję. Bardzo panu serdecznie. Pan, proszę bardzo, babcia będzie cięła, a państwo będziecie się przyglądali. O, i proszę. Proszę spojrzeć, co za precyzja, co za pewne cięcie, babcia, to na to się składają pokolenia. Babcia haftuje już od 70, prawda, 9 lat. O, proszę, uwaga. Dziura. I proszę. Dziura. Co widzimy? Dziurę. S'il vous plaît. Tak. Niech pan sobie luk przez ten luk. O, luk przez tutaj. Tu, o, widać, co? Proszę, jaki ładny, jeszcze, o. Tam, i pan tam zobaczy, o, widzi pan? Żeby dużą rękę mieć i świat w niej zamknąć cały. Żeby dużą rękę mieć. Żeby dłoń zacisnąć pięść i wrócić mu dzień chwały. Żeby dłoń zacisnąć w pięść. Żeby siłę taką mieć za dwóch, za trzech, za tysiąc. Żeby siłę taką mieć. Wtedy tylko jeszcze chcieć i wieczór komuś przysiąc. Wtedy tylko jeszcze chcieć. Nikomu się nie kłaniać, życzenia złożyć sobie, by twarzy nie zasłaniać i nie dać się żalowi. Łód szczęścia nakryć czapką, uśmiechem go nasycić, bo w życiu, gdy jest gładko, to można się zachwycić, to można się zachwycić, to można się zachwycić. I trzeba tylko jeszcze, i trzeba tylko jeszcze, i trzeba tylko jeszcze, żeby tak. Żeby dużą rękę mieć i świat w niej zamknąć cały. Żeby dużą rękę mieć. Żeby dłoń zacisnąć pięść i wrócić mu dzień chwały.
żeby dłoń zacisnąć w pięść. Żeby siłę taką mieć, za dwóch, za trzech, za tysiąc. Żeby siłę taką mieć. Wtedy tylko jeszcze chcieć i wieczór komuś przysiąc. Wtedy tylko jeszcze chcieć. 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 Kochani, teraz jesteśmy w kuźni. Kuźnia to jest takie place, miejsce, gdzie się robi buty dla koni. Co? Dla koni buty. A teraz regulamin poruszania się po skansenie. Znowu zmiana? Jest to. Życia wóz. Czas nam w drogę, gdzie świata blask i kurz, gdzie łza na krzaku róż. Zabierzmy z sobą to, co dobra jedno zło, by lepiej nam się szło. Przez deszcz i mgły, przez śmiech i łzy, pójdziemy tam, gdzie nas czeka. Nie jeden most i głód i trzos, tą drogą, po której przez blask i mrok nasz wspólny trop odnajdzie kto żył po latach. Ocenić mógł tę jedną z dróg, tę właśnie, po której świat nas wiódł. Weź tylko to, co jest. Mógł tę jedną z dróg,
właśnie po której świat nas niósł. Przez deszcz i mgły, przez śmiech i łzy pójdziemy tam, gdzie nas czeka. Nie jeden most i gut i trzos tą drogą, po której wiedzie los. Przez blask i mrok nasz wspólny krok odnajdzie ktoś my po latach. Ocenić mógł tę jedną z dróg, nie właśnie po której świat. Nie wolno! Nie wolno! Dobrze, teraz dobrze. O! Dziane. Ja muszę iść. O, tam yes. Nareszcie, dziewczyna, tak? No, tak, dziewczyna! Ty. Nie wolno! Ja? A co? Sąsiad driver od radiotaksi. Mówi, muszę jechać tu w Warsaw. I mnie urwięcie coś, ja bez tobie nie jadę. O. Muszę jechać. No. My spotkamy się w Gdańsku. Fly by lot! Jest! Bye, bye! 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 Wszystkiego dobrego! No, zdrowie! Bye! Bye, Johnny! Bye! Johnny! Nie wolno! Nie umie jechać! Bye, bye, Johnny! Kochani, teraz mam taka mała surpresa, niespodzianka dla was. Napisałem własnoczynnie jeden tekst literacki oraz music. Chciałem zaśpiewać piosenkę. For everybody, for everyone. Yes, yes. Akompaniować będzie mi uzdolniony Janko. Czekaj, Janko. Zagraj tempa i gramy. Uwaga, no, uwaga. Oberek Turist Agency wszystko wam załatwia. Nie macie problemów. Nie macie pogmatwań. Hej, nie macie pogmatwań. Oberek Turist Agency, pamiętaj tę nazwę. Chcesz wyjechać w podróż, to się do nas zadzwoń. Hej, to do nas zadzwoń. Brawo! Jest dobry? Sam napisałem ten tekst. Przepraszam, czy pan się inspirował Kolbergiem? Bo wiecie, bo ja jestem szalenie zainteresowany pewnymi aspektami zachowania rzetelnych, trwałych wartości mowy w wartościach dynamicznych, znaczy we współczesnej cywilizacji. Pan rozumie, współczesna cywilizacja jednak zmienia ten obszar samotnych. Cóż po ludziach? Czym śpiewać dla ludzi? Bracia mili, strachy na wróble, pozwólcie do was przystać, do waszej zacnej kompanii, przyjmijcie prostego magistra. Mam odpowiednią marynarkę, ten sam nas czesze, fryzjer, zrobimy trio albo kwartet, zawojujemy telewizję. Nie chcecie, milczycie, odrzucacie życzliwą radę. Jak serc nie macie, wnętrz nie macie, puste kapoty i stare gacie, dlaczego się nie pchacie na estradę? Przepraszam was za słowa moje, przecież szanuję was i cenię. Z sobą przyniosłem to niewzniosłe naszej epoki ogłupienie. Hej, bracia mili, strachy na wróble, pozwólcie przy was chwilę postać, a żeście mnie milczeniem zbyli, myśl moja stała się prosta. Gdy nam się zdaje, że czas ucieka, zawiści nas żrą i fobie,
to strach na wróble uczy człowieka wierności samemu sobie. Proszę Państwa, następna niespodzianka. Proszę, Janko. Oczywiście. Znajdujemy się tutaj w naszym miejscowym laboratorium produkcji napoju ludowego. Otóż ten napój ma ogromne tradycje, ogromne. Tutaj on powstał, proszę Państwa, rozprzestrzenił się cokolwiek po całym świecie. Zwany jest różnie. Na całym świecie nazywają jego Moonlight Woda, prawda, w niektórych regionach. W niektórych Kartoffelwasser. No cóż, przystępujmy może jednak do degustacji. Otóż dla degustacji ujmujemy naczynie dwoma palcami w ten oto sposób z lekko uniesionym łokciem. I uwaga teraz, najważniejsze. Wydech. Wdech. Spróbujemy, próbujemy. Wydech. No, próbuj. Proszę, kochani, próbujemy, to jest atrakcja wielka naszego Travel Office. Oh yes. Hej, i popijasz czaj, czaj, czekoladę, czarną kawę, i popijasz czaj, czaj, czekoladę. I popijasz czaj, czaj, czekoladę, czarną kawę, i popijasz czaj, czaj, czekoladę. Nigdzie nie pojedziesz. Pojadę. Nie pojedziesz. A właśnie, że pojadę. A co ty tam chcesz robić w tym mieście? Śpiewać. Nie, ale to ja wiem, tylko co ty chcesz tam robić? Świnia. A ja i tak pojedę. Ty nawet nie umiesz się wysłowić. Pojadę. No, no to pojadę. A to jadź. Ja mam zaplanowane strzelanie z biczką. To potrzym, Czesie. Na co dzień raczej bywa różnie tak. To czegoś brud, to czegoś brak. I kiedy wreszcie bliski jakiś cel, wszystkiego gubisz sens. Tym razem pech, a tamtym razem cios. Zarazem raz i już masz dość. A przecież sposób na otarcie łez od lat niezmiennie jeden jest. Pokochaj mnie, jak gdyby nigdy nic. Pokochaj mnie, od razu z całych sił miej jeden cel. Na dzień, na dobre i na złe, pokochaj mnie, bez uprzedzenia wprost, pokochaj mnie, na krótko cudem bądź ci zwykła rzecz, dobra też, po prostu tak pokochaj mnie. Gdy przez życie razem przyjdzie wiec, dwa kroki w przód, a 10 wstecz. Gdy jutro znów popełnisz jakiś błąd, ze złości wierząc w złość. Niech wtedy myśl jak grom zaskoczy los, nie wiedzieć gdzie, nie wiedzieć skąd. Że przecież sposób na otarcie łez od lat niezmiennie jeden jest. Pokochaj mnie, jak gdyby nigdy nic. Pokochaj mnie, od razu z całych sił miej jeden cel. Z dnia na dzień, na dobre i na złe. Pokochaj mnie, pokochaj mnie, bez uprzedzenia wprost. Pokochaj mnie, bądź
Kamecki! Panie Kamecki! Odjeżdżamy! Jedziemy! Chodźcie! Czarno.